Oto rodzina dużych, profesjonalnych migów z serii Magnum, MMA i GBT 4x4. Są to modele MiG-220 MMA i GBT, MiG-280 MMA i GBT i MiG-330 MMA i GBT. Modele różnią się tylko maksymalnym prądem spawania i jest to odpowiednio 200 A, 280 i 330. Są to typowe konstrukcje przeznaczone do codziennej pracy w warsztatach naprawczych, zakładach produkcyjnych, fabrykach, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i niezawodność. Każde z urządzeń jest wyposażone w uchwyt MIGMAG 3-metrowy, uchwyt elektrody, uchwyt masowy oraz wężyk do gazu. Kolejną ważną rzeczą jest podwozie. Z przodu solidne, skrętne kółka osadzone na łożyskach. Z tyłu równie solidne, metalowe, gumowe, duże koła, podwójnie łożyskowane, osadzone na metalowej osi. W środku znajdziemy duży, czterorolkowy podajnik, który bez problemu obsłuży 5-metrowe uchwyty spawacze. Jest to typowa, sprawdzona konstrukcja, do której można bez problemu dokupić dodatkowe rolki, czy nawet cały mechanizm. Komora i klapa podajnika zaprojektowane są tak, aby wymiana szpuli drutu była maksymalnie wygodna. Powyżej podajnika znajduje się pokrętło burn back, czyli regulacja upalania drutu. Przejdźmy teraz na przód urządzenia. Mamy tutaj dwa duże wyświetlacze, które w trakcie spawania pokazują aktualne, rzeczywiste napięcie i prąd spawania. Obok kilka przełączników. Przełącznik testowego wysuwu drutu, przełącznik dwutak, czterotak oraz przełącznik funkcji, spawanie MIGMAG albo MMA. Poniżej znajdują się trzy pokrętła. Pokrętło regulacji prądu spawania dla metody MMA, pokrętło regulacji prędkości podawania drutu dla metody MIGMAG oraz pokrętło regulacji napięcia dla metody MIGMAG. Czyli jest to typowy, klasyczny układ regulacyjny. Poniżej wyłącznika są gniazda prądowe i wtyk na kablu, którym zmieniamy polaryzację. W tej chwili mamy plus na zacisku masowym, a teraz minus na zacisku masowym. Proszę pamiętać, że ten wtyk przy spawaniu MIGMAG musi być wpięty w jedno z gniazd, ponieważ zamyka obwód prądowy. Jeśli nie będzie, urządzenie nie będzie spawać. Oczywiście, gdy spawamy metodą MMA, wtyk wyciągamy, a podpinamy kable elektrodowe.